Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami symulator piwnicy, świeżo po Daily Runie. Myślę, że czas na jakiegoś normalnego randoma. Normalnego randoma, trochę to dziwnie brzmi. Więc jak stoimy z karteczkami? Lost zapełniony. Keeper sporo ma. Tak, muszę w końcu te keeperowe filmy powrzucać. Jeszcze Mega Satan Lostem został, fuck. Dobra, kiedyś to zrobię. Znaczy, kiedyś to wrzucę i dogram komentarz do tego. Ale robimy randoma. Na kogo wypadnie? Eve. No dobra, Eve z tego co widzę wiele nie ma. W sumie to nic nie ma. Czemu ja wszedłem do dużego pokoju? Nie wiem, ale odpalamy żyletkę w takim razie. Żeby nie umrzeć z nudów tutaj. Jak ja kocham te pająki i ich skoki jak małysz. Rozkoszne są. Wrona, rób coś chociaż. Pomóż. Przydałoby się, żeby, nie wiem, przedmioty bez ładunków jakoś mogły korzystać z baterii. Nie wiem jeszcze jak, ale... Po prostu może jakby się zbierało baterie, to byś aktywował taki przedmiot za darmo. Nie wiem. Tak tylko wymyślam. No, ostrożnie. Cóż, jesteśmy troszkę w ryzykownym stanie. Nie wiem, czy bycie dziwką jest ryzykowne. Chyba jest. W sensie tak, mamy jeden HP, jedno HP. Więc może być przykro. Nie, dobra, nie będę walczył z bossem. Chociaż item Ruma znajdę. Walczenie z bossem od razu absolutnie nie ma żadnych zalet. Bo i tak będę musiał tamtędy iść. Kluczy od groma. Skałka jest, przydała mi się bomba. Bardzo mi się przydała bomba, żeby mieć nieco osłonki. Dziękuję. Już myślałem, że nie zahaczy. Ale zahaczyła. Czemu nie? Przyjemy żyletki na bossa. To mogłem wziąć po tym pokoju, żeby sobie nie utrudniać życia. No tak, wybuchnij. Czy to, że z tych popcornów zostają osy, to jest losowe, czy nie? Bo z tego zostały dwie osy, co jest dosyć rzadkim zdarzeniem, myślę. Czego ryczysz i tak umrzesz? Dobra. Mulligan. Ładnie. Nie jest to może jakiś super duper przedmiot, ale dosyć dobry. Czasami będziemy generować niebieskie muchy. No to lecimy na bossa. Jedna bomba, więc nie szukam secret roomów. Wolę to wykorzystać na skałki. Okej, kogo mamy? Monstro, wersja normalna, ale w pokoiku dziwnym. Zaraz, czy jest normalna wersja? Normalna, bo skacze. Wrona, bierz go. Oczywiście nie, za trudne to jest. Skacze, więc już wykrycie jego położenia jest niemalże niemożliwe. To mi da speed upa. I zmniejszenie oraz jakąś pigułę, której nie wezmę. Muszę w końcu trzymać się mojego postanowienia. Nigdy nie brać tych cholernych pigułek, bo nic dobrego z tego nie wynika. O tak. Czy wy to widzieliście? Małyś to przy tych pająkach po prostu pikuś jakiś. Już nie wiem w ogóle jak tam z Małyszem teraz jest, czy on w ogóle... Już chyba nie ten. Ja się sportem nie interesuje, więc nie wiem, ale... Weź umrzyj. Skrzynka. Mam sporo bomb i... sporo kluczy, nie bomb. Rozważę. Chciałbym najpierw chyba... Tylko, że... No tak, to już będzie... Nie wiem jak, ale się udało. Chciałbym najpierw rozwalić jakąś skałkę przy pomocy bomb,
których nie mam, ale nagle już mam. Mister Mega to 5 bomb plus większy obszar rażenia, więc może tutaj jedna bomba wystarczy. Pięknie, no dobra, Smolrok. Nie jest to może niebieskie serce, ale może nawet lepiej niż niebieskie serce. Wow. No dobra, idziemy do sklepu. Fajny run się zapowiada, jeżeli przeżyje tylko. Więc to powinno być naszym priorytetem. Przeżycie. Absolutnie. Dobra, idziemy. Okej. Niebieskie serce, myślę, ma priorytet nad baterią dzidziusiem. W pigułce nie będę płakał. To jest dobry run na tyle, że można rozważyć boss rusha, jeżeli będę w stanie... No cóż, przeżyć przede wszystkim. Czemu ten level jest taki duży? Jakoś nienormalnie duży. O fuck, byłem przekonany, że na górę się będzie szło z tego pokoju, a tu niespodzianka. Jednak nie. Tędy jakoś? Co za dziwny level. Nie wiem, Chariota pewnie na bossa użyje, albo... No... Zapewne. Ha, jednak tędy. Interesujące. To nieładnie. Naprawdę kosmiczny level. Jak na Cellar 2 czy tam Basement. Tak. To jest łatwy boss, ale... Czemu by sobie nie ułatwić życia jeszcze bardziej? Jeszcze więcej obrażeń. Tylko nie Krampus, cholera. Nie wiem, czy chcę to. Nie chcę tego, bo to jest gówniany przedmiot. To było ryzyko. 6 minut? Dobra, to nie jest dobry czas. To jest kiepski czas. Śledka jest fajna. Walić to. Jak będziemy mieli aniołki, to będziemy mieli aniołki. Może przy okazji Mega Satana się uda. Wbrew nadziei. Pomyślimy. Jestem super szybki. DPS jest zacny. Zdecydowanie 8 punktów. Obrażeń to ładnie. Jakieś tears upy by się przydały do tego. Będzie już zupełnie pięknie. No dobra, ten pokój przykry. Trzeba tu spędzić wieki. Chociaż muchy nieco pomogą. O. Czemu oni tak szybko strzelają? Wszyscy. Dużo kluczy, więc idźmy do sklepu. Przepraszam, do biblioteki. Okej. No to chyba Book of Revelations, nie? Czy samo jej wzięcie zwiększa szansę na szatana? Nie. Użyję jej od razu. To też nie zwiększyło szansy, co jest interesujące. Czy były gdzieś baterie? Nie wiem, ale idę do Curse Rooma. Aha. Okej, użyjemy żylety gdzieś tam na, przy najbliższej okazji. Prawdopodobnie na bossa. Te bombomuchy mnie denerwują. Obyło się bez incydentu. O, mulligan. Serio? Tylko nie wysadziło? O! Zróbmy tak. O! Stopwatch! Właśnie! Żyletka ma jedną jeszcze zaletę. Mianowicie, teraz kiedy się nią ranimy, to stopwatch się uaktywnia. Zapomniałem, że go mam. Przydałoby się bardzo do boss rusha dojść, bo mam wielkie szanse, że go zrobię ze stopwatchem.
No jeszcze trochę HP by się przydało. Po co ja łykam te piguły? Przecież mówiłem, że nie będę łykać. No jednak czasami są przydatne. Trudno zaprzeczyć. Ale jakbym zjadł i by wyszedł jakiś touchdown, to dopiero byłby płacz i zgrzytanie zębów. No, umrzyj, dziękuję. Teraz ty. No, jeszcze nie jest rewelacyjny DPS. Daleko mu do tego. No, jesteśmy na dobrej drodze. U, ostatni klucz. Kerst, aj, nie chcę. To mnie teleportuje, nie chcę ryzykować teleportu gdzieś z boss rusha, czy jakichś takich incydentów nieprzyjemnych. No i teraz do sklepu nie mam jak. Może tu będzie secret room? Nie, nie będzie. Niedobrze. Ej. No, umrzyj. No i nie wziąłem Book of Revelations, to chyba był błąd. Też błędem pewnie było nie kupienie tego Ghost Baby u szatana. Teraz może być problem. Czy mam jakieś baterie? A, fuck. Zawsze w tym pokoju dostaję. Chyba była jakaś bateria tutaj u góry, nawet widzę. No. I mam klucz, więc idę do sklepu. Byle nie grid. Sackboy, cholera. Wezmę go to raz. Z nadzieją, że mi da milion baterii. Judgment. Wysadzę was, cholera, to mi zwiększy szansę na szatana. Znaczy, tfu, na aniołka. To mi... Kiepski czas. Muszę zrobić boss rusha, no bez przesady. Idziemy na bossa, potem się zobaczy, co dalej. Nie wiem, czy wziąć żyletę, czy Book of Revelations. Book of Revelations z Sackheadem mi da miliony baterii, miliony HP. A żyletka jest fajna, żeby móc się na żądanie wprowadzić w stan dziwki. Jeżeli tu będzie szatan, wbrew nadziei, bo mam większą szansę na aniołka, to jest szatan. To może się jednak zredukuje z HP-kami. Tak. Tak zrobimy. Jest pięknie. No to teraz absolutnie wracam po Book of Revelations. Co mi znowu zje cenne sekundy, cenne minuty, ale muszę to zrobić, bo inaczej umrę. No, Dark Bum plus Rotten Baby plus Mulligan, świetna sprawa. Gdzie to było? Tutaj jest biblioteka. Nie wiem, czy zdążę na tego boss rusha. Teraz to już trochę tak się mało prawdopodobne wydaje. Ale może... No... Hodu. Magic masz? Nie. Czy w sklepie była bateria? Nie było, ale... Było serducho. Pyk. Dobra. I tu jest skałka, która nam da kolejne. No nie, to jest dopiero Caves 1, ta. Jesteśmy po... No. Poza... Jak to powiedzieć? Nie nadążamy za zegarkiem. O, tak. Można powiedzieć. Użyję Jokera od razu, żeby sprawdzić, kto zacz. No, oczywiście, że Krampus. Nie ma... Co ty robisz, Krampus? Co ty robisz w ogóle? Wstydu nie masz? Dzięki za węgiel, to się bardzo przyda. No to teraz, nie wiem, cud się musi zdarzyć, żebym boss rusha zrobił. Chyba się ociągałem jakoś dziwnie. To jest wciąż nie zachwyca, niestety.
Węgiel pomoże. Co to? Judgment. Wysadzimy. Chociaż po co? Szatana już tutaj miałem, że tak powiem. Ja. Muchy. Bateria jest, bateria. Nie wiem, czy używać książki, bo znowu dostanę Horsemana jako bossa, no ale co zrobić? Coś za coś. Użyję. Idziemy tu. Świetnie. Plus jeden obrażeń. Plus jedno serce. Nie tędy. Gin, nie topysz. Aż tu kostkę w czoło, w oko. Czy nie toperze mają czoła? Arkbam, zbieraj. Zbieraj, zbieraj. Teraz wyrzucisz. Śmierć. Szybciej. Nie sądzę, żeby się udało. Próbować można. Materia? Nie. Fajnie byłoby mieć akumulator. Fajnie byłoby cię wysadzić. Mun. Nie mam czasu na zastanawianie się. Trzeba iść. Książki nie używam, bo to dodatkowe cenne sekundy spędzone w animacji. Mam nadzieję, że tędy do bossa, a nie tam na dole. To byłoby smutne. Tędy czy nie tędy? Tędy, świetnie. Więc jest cień szansy. Ale 15 minut w Depth 1 to bardzo mały cień szansy. DPS, no wciąż nie zachwyca. Okej. Lepiej. Cholera, taki dobry build się zrobił. Tylko trochę późno. Fuck, blind. Nieważne, biegniemy. To teraz nie wiem, nawet item roomów nie szukam, ani sklepów. Nic już mi nie jest potrzeba. Kasa też niepotrzebna, nic nie jest potrzebne. Żegnam o zięble. Trochę za wcześnie książki użyłem. Nienawidzę duchów. Siła Moon. Dobra, co tutaj mamy? Curse Room. I bossa! Jest! Idealnie. Idę do Curse Rooma. Potem na bossa od razu, bo jak mówiłem, pigułek nie potrzebuję. Nie ryzykuję żadnych telepilsów. Nie potrzebuję też żadnych item roomów. Hollow, świetnie. Pyk, pyk, pyk. Nóżki. Blind. No dobra, wezmę. Fuck, mit. Nie chcę hapeków. Pozwól mi oddać hapeki, dziękuję. Co to było? Book of Sin. A to? Kontrakt, okej. Jestem zadowolony, dziękujemy za interes i spadamy. Mogło być dużo gorzej. Okej, 6 kluczy. Świetnie. Co to? Podwojenie kasy. Wiem, że nie mam czasu na takie rzeczy, ale... A skoro już mam tyle stars, pójdźmy. Dziękuję. Skoro już mam tyle kasy, to wypadałoby coś z nią zrobić. Użytecznego. Czas 17. No nie jest najlepiej, ale szansa jest. Full HP.
Niepotrzebnie tu przyszedłem. Mam nadzieję, że boss jest na dole. Chociaż wątpię w to. Ale może. Aha, to ten bardzo fair pokój. Możliwe, że boss jest tutaj. Dobra, dźgnę się, żeby was kostką załatwić. To jest bardzo upierdliwy pokój. Ale to bardzo. Ty wybuchasz czy co? Nie wiem. No chodź tu, kostka czeka. Dziękuję. 18 minut. Może? Nawet nie pamiętam, co w ogóle się dostaje za boss rusha Eve, ale się przekonamy. Pewnie, może. Proof clubs. Dobrze. Więcej bomb. Jest, zdążyłem. Jestem zadowolony. To jeszcze sprawdzimy czaszki. Nic. Super secret. Mamy całą minutę na mamuśkę. O, jak dobrze. Super. No to do dzieła. Czerwona wersja. Nie jest tak źle. Nawet szatan jeszcze jest. Świetnie. Polaroid. No dobra. Zobaczmy, co oferujesz. O, fuck. Oczywiście pakt. Co to było? Darkbab mi rzucił jakimś syfem. Biorę wszystko prawie, no, bez gwoździa. Jeszcze lewiatan. No i zobaczmy. Sam syf. Wezmę mleko. To zdecydowanie najlepszy z przedmiotów, które nam tutaj oferują. Muszę się podrapać. O, to będzie piękne. No, to jest mocny build. Jak najbardziej. Już teraz jest. Krąg śmierci. Mleko daje efekt raka, czyli prawie nie tyle podwaja strzelanie, szybkostrzelność, co znacznie zwiększa taki kancer. Więc teraz, pięknie, jeszcze stopwatch się włączył. No i jeszcze Book of Revelations się ładuje. Biedna maska. Znaczy nie, wcale nie jest biedna, nienawidzę jej. Zdychaj. War, ciebie też nienawidzę. Wszystkich nienawidzę. Hejt! Pięknie. O, jakie to wspaniałe. O. Dobra. Mega Satana się nie uda zapewne, chyba że jakoś magicznie znajdę gacki. No ale małe piwo. Przynajmniej boss rusha odhaczę. Co tam za aniołek? Nie zauważyłem. Czerwony. Au! Wlazłem na piedestał przez przypadek. Szybki boss rush. Co by nie mówić. O, adwersary. Ciebie też nienawidzę, wszystkich nienawidzę. Na szczęście nie żyjesz. Ktoś jeszcze żyje? Co jest? Muzyka jest jakaś dziwna. W tym spowolnieniu. O, blastocysta. Ciebie też nienawidzę, bo skaczesz. Więc umrzyj. To tam następny. O, Duke of Flies. To będzie bolało. Bingle też będzie bolało. Hound jeszcze bardziej będzie bolało. Łe, łe. Dobra. Loki. Ty jesteś w miarę okej. Okay. Z ciebie nie nienawidzę. Gardiego też nie nienawidzę. Venów też nie nienawidzę. To tam był Pin czy Frail? Nie zauważyłem. Nie Frail. Jak... Nie, to był Frail. Chyba. O, drugi aniołek. To ciekawe. Rzadko się chyba zdarza. Czyli nie kojarzę, żebym miał dotychczas dwa aniołki w boss rushu naraz. Znaczy naraz. Ogólnie.
Dobra, od ciebie to się trzymam z daleka. Ciebie nienawidzę. Co? Jeszcze coś? Czy już koniec? Wreszcie? Może? Nie? Okej. Okay. Biedak zaciął się tutaj, czy co? Koniec. A, i z maskara, jasne. Halo, he? No chyba wezmę, bo to jest Tears Up. Tam Polaroida jakoś nie potrzebuję szczególnie. Teraz to rozumiem. To rozumiem, no. Ale właśnie, a propos hasza, 22 minuty, może zdążymy. Jeśli się będę streszczał bardzo, to może zdążymy. Więc proponuję się bardzo streszczać. Blind, nieważne. Latam. Nie zbieram nic, nie potrzebuję nic. No dobra, może jednak. Pertro. Nie wiem, co by mi to miało zaoferować. Karty jednak warto zbierać. To może być Emperor na przykład. Tutaj nawet... 23 minuty. Dobra. Wciwię się. Głowa. Więc Pertro. Czekolad milk. Okej. Okay. Bywało gorzej. Mogę spamować. Chociaż to jest upierdliwe, bo muszę teraz klikać. Ale każdy strzał z mojego czekoladowego mleczka zadaje bardzo dużo obrażeń. 5 minut. Myślę, że zdążę, jak się streszczę. Muszę się streszczać. Bomba. Dobra, wali mnie to. O, Jezus. Coraz ciekawiej. Tutaj też bomba. Czemu ja tutaj w ogóle... Tak, po nie w czasie. Czemu ja tam w ogóle zostałem i się... Chciałem bić z wszystkim... tu? Nie wiem. Myślę, że to czekoladowe mleko to był błąd. Nie jestem w stanie tak szybko klikać, żeby wykorzystać jego potencjał. Tak mi się wydaje. O, Small Rock, chociaż... Nie, miałem już Small Rocka. Chariot... To nie jest boss. Idziemy stąd. Zaraz, tu byłem? Nie byłem. I niestety nie jest to boss. 25 minut. Wciąż mogę zdążyć. Tutaj na lewo, mam nadzieję. O, Kerstrum, idziemy. O, dzięki, szatan. Co masz? Głowa Gapiego. Ogon Gapiego. Gdybym wiedział, to bym już był Gapim, no ale nie wiedziałem. Missing Poster. Ej, mogę się na Losta przerobić. Super sprawa. Ale chyba nie skorzystam akurat. Akurat już Lostem wszystko zrobiłem. Więc nie, dziękuję. Nie tym razem. Dobra, Darkbomb. Tym razem może jednak zbieraj te serca, bo... HP-ków trochę by się przydało. A propos HP-ków. No. Dlatego Sackhead plus... przedmioty, które generują HP, to jest... super rzecz. Cholera. Czy ten boss? Niech to będzie tu. Co jest? Co jest grane? What the fuck? Czy jaśnie? Co do cholery? Nie dało się tych drzwi rozwalić? Co to za... Może dlatego się nie dało? No kiepsko to widzę, ale... Nie, damy radę. Conquest, świetnie. Ty zasługujesz na Chariota, idioto. Ciebie zdecydowanie nienawidzę. A, fuck. Przetana byłem.
Co to było? A, głowa. Oczywiście zostawimy konika i spadamy. No jest szansa. Się streszczę, więc nie powinienem wchodzić do areny, bo i tak tam nie będę walczył. Czemu zużywam dwa klucze tak bez sensu? No na przykład dlatego, żeby tutaj sobie pohasać. Super marnotrawstwo. O, lock up. Dobra. Mamy ile? 4? 3 minuty niecałe, no słabo. Nie. Nie, złotych skrzynek nie otwieram, nie mam klucza mamuśki. Tutaj pójdziemy, może będzie martwy kot? Nie ma, ale jest Algiz. Przyda się. Sznela, sznela. Nie mam czasu na śmiechy, mamusia. Żegnam. No to, to... nie wiem, może i mam czas, może nie mam. Kostka w ruch. Co to było? Śmierć. Klucz się przyda. Dark Bomb, zbieraj. Idziemy w tę stronę, bo coś czuję, że to tędy. Myślałem, że to pusty pokój. I tak trochę się zdziwiłem. Cholera. Nie wiem zdążyć. No dobra. Joker, ha? Użyję go od razu. Okej, gapi. Buena. Nie tędy, tędy. Minuta. Szybko, szybko. Gapi z monetowymi strzałami. Monetowymi. To musi być tędy, prawda? Nie mylę się. Nienawidzę tych ćwoków, którzy strzelają w ten sposób. Po co ja to otwieram? Po co ja marnuję klucze? Jestem... Ech, nie będę mówił nawet kim jestem, bo... Dobra, klucze się zwróciły. Szybko. Mamy minutę. Ale spoko. To aż na to wystarczy, żeby zabić Thieves. Tutaj będziemy jakieś 10 sekund potrzebować, a nie minutę. Dobra. Przestań się chować. Wyłaź. No. Crow baby. No to hasz, no. Ile mam kluczy? 4. Trochę mało. Więc mam nadzieję, że w sklepie się da kupić. Czy ja dobrze widzę? Gapi Hive Mind? Chyba dobrze widzę. No to ładnie. To jest koło fortuny. O! Miał nadzieję na klucze, a nie na takie rzeczy. O, dziękuję, Justice. Będą klucze. Dobra, wysadzę cię. Może dasz mi klucz? Nie, nie dasz mi. Zamrażarka, zdecydowanie. Tutaj serce Izaaka, no. Na pewno. No, chyba, że brzytwę znajdę. Tutaj nic ciekawego. O, może Joker? Nie. Podwojenie bomb. I więcej kluczy. Pertro. Może tu reroll. Kupię. Zobaczymy, co za karta. Sun. W sumie to już nie potrzebuję tej książki. Nie potrzebuję tylu HP. A to było co? Algiz. A to jest co? Sun. Weźmiemy Algiza. Chociaż to jest mało już teraz potrzebne. A to bardzo się cieszę. Run bardzo udany. Boss rush, hash zaliczony. No tak, wiem, trochę przedwcześnie mówię, ale
Nie wiem, co by musiało się stać, żeby... Dobra, trąć mnie, albo nawet nie. Chciałem się trącić, żeby stopwatcha aktywować, no i w sumie wlazłem. To jest Pertro. O, ciekawe. Judgment, cześć! La la la, la la la. Dziś tutaj wzmacnia strzały, więc jest fajnie. Czemu te muchy tam nie dolatują? Za co wam płacę? Jest biedny hasz. No, jak widać, nawet taki mocny build prawie nic mu nie robi. Znaczy, prawie nic. No, trochę źle powiedziane, że nic mu nie robi, ale no. Niewiele mu robi, jak na potencjalny damage output. Gapi z Hive Mindem. Czemu siedzisz na mojej runie? A, fuck. Jest continuum? Chyba tak. Albo i nie. Nie, to nie jest continuum. Jakieś dziwne strzały. Dobra, właśnie. Zejdź z mojej runy łaskawie, żebym mógł ją wziąć. Gdzie ona jest? Nie widzę. A walić to Albiz. Trochę w złym momencie. Myślałem, że ją odpaliłem, ale najwyraźniej nie. O, czy to jest Jera tam na ziemi? Co ty robisz, cholero? Czemu jesteś niewrażliwy? A, to przy okazji jeszcze na tym pogram. Patafianie. Śmieszne. O, dzięki, z tym to przyda się. Całe podwojenie kluczy. Jeszcze ta Blood Bank. Nie wiem, jak ja z tego wyjdę. Pewnie nie wyjdę. O, a jednak. Co się dostaje za IV? O, Ateim, czy tam Atame, whatever. Czarny okrąg śmierci przy obrażeniach. Więc tak, tutaj mogę sobie HP-ki uzupełnić. Ale czy chcę? Dajcie mi Jokera. Justice. Fuck. Po kolei. Mamy tak, kilka bloodbanków. Pertro. Koło fortuny. Gdzie można powysadzać podwojenie serc. O, jest Joker. Super. Znajdziemy. Pentagram czy Shadow? Myślę, że pentagram, no. Nie będę się zamieniał w Judasza, bo jednak chciałbym i w to wszystko zrobić. Ups, niepotrzebnie może to zrobiłem. Jere weźmiemy do Chesta. Standardowo tu jest Hermit, tu jest jeszcze jedna maszynka. Teraz tak, pójdźmy sobie uzupełnić HP-ki. Gdzie jest moja książka? Tutaj. No. Są dwie karty San, najwyraźniej. Bateryjka. To zaraz pewnie będzie z 5 baterii. O, złota bomba. Nie ma baterii? Naprawdę? Jedna. Okej. Okay. Kolejny Joker. Ile tych Jokerów? No, zabrałbym Jokera ze sobą. To jest co? Pertro. Jest tu coś jeszcze do rerola? Chyba nie ma. Nic nie zostało. Chyba nie. Mogłem nie brać tych syfniejszych przedmiotów, typu... Czy nie, no Gimpy nie jest taki syfny. No właśnie, to mogę zrerolować. Źle. Powinien był wziąć talię kart, a zrerolować książkę. No ale, skoro tak... to niech będzie. Weźmiemy Jere. I idziemy stąd. No.
Poradź Izaaka. Czy ja właśnie straciłem jakieś obrażenia trochę? Tak to wyglądało, nie wiem dlaczego. Ale jestem zdegustowany tym faktem. No co ja to zbieram? O wow! No, kiedy tak się widzi, jak szybko padają normalne bossy, to fakt, że Hash tankował mnie przez minutę albo więcej, to jest taki trochę... słaby. Nie lubię faktu, że Hash i Ultra Grid są tak dziwnie zrobione. O, kolejna era, a to co? Super kasa. Co tu dostaniemy? Może szatana? Nie. Mogłem to podwoić. Ale kto by tam... zwraca uwagę do takiej rzeczy w tej chwili. Pigułkom mówimy nie, a Izaakowi mówimy gin. No przeżyłeś, jak śmiesz. I chyba od razu idę, nie chcę mi się tu nawet zwiedzać. Szkoda, że nie mogę dwóch jer na raz zabrać. Ptasia noga. Pyk. Może Dacki się trafi i mega satana zrobimy. O, klopsydra. O, idzie. O, tajny planet. A, chyba wezmę. Ups. Biorę wszystko, będzie śmiesznie. Nawet nie wiem, jak kontinuum z Tiny Planet się zachowuje. Czy to będzie przenikało jakoś przez... Będzie, okej. Okay. To jest dobre. Podoba mi się, naprawdę. Epilepsja gwarantowana. No to idziemy. Jeszcze bomby będę przyklejał. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, te bomby. To chyba te... Nie wiem. Z explosivo. Interesujący rad, nie ma co. O, okej. Okay. Czyli bomby wyglądają po prostu jak jakieś gigantyczne pociski. O, fuck. Jeszcze Firemind. A, do kompletu. Żeby się... żeby umrzeć w nuklearnym ogniu po prostu. Ja to... no. To jest... wciskam przycisk Fire'a jak najszybciej mogę. Ponieważ mam Chocolate Milk, więc poczekajcie. Zobaczmy, jak duże są moje strzały wypuszczone tak z maksymalnym ładunkiem. No. Gdyby taki strzał jeszcze się przykleił do kogoś i no, zamienił w bombę, to byłaby dopiero zabawa. No. Tylko wszystko umiera, zanim w ogóle te bomby wybuchają, więc... Śmieszne. Fajne są te fioletowe monetki. O, Stain, jak mi smutno, że umrzesz w sekundę. Bardzo się... okej, bardzo się cieszę, że mam dużego laka. O, 2020 z Tiny Planet. Co tam się w rogu dzieje? What the fuck? Jakieś zaburzenia kwantowe, fluktuacje. No to się... to dziwnie się zachowuje. Kontinuum w sensie. W dużych pokojach. Zdecydowanie dziwnie. O, Ragman. Piękne. O tak, więcej skrzynek. O tak, jeszcze logi Rockiego. No. Ciekawe, jak to wygląda, jak kiedy się aktywują rogi z czterech stron. Zacznę strzelać. O fuck. Kalejdoskop dosłownie. Piękne. Hipnotyzujące nieco. No tak, mam duże szczęście, więc... duże. Całe dwa punkty. Więc dziwne, że aż tyle tych skrzynek dostaję. No ale widzę też, że właśnie rogi się aktywują również często.
Czemu ja tak łażę jak potłuczony? Może tak zwiedzę do końca ten kierunek. Jeszcze Firemind. Szkoda, że te bomby z eksplosivo nie mają szans się odpalić. Wszystko umiera, zanim tak się stanie. O, a jeszcze kancer teraz aktywny. Czemu aż tyle tych skrzynek? No przecież... Szczęście, dwa punkty to nie jest aż tak dużo, niby. Jeden stain? To ma być wyzwanie? No ale... Fuck, kluczy nie mam. No ale jak widać, każdy pokój praktycznie to mi daje dwie skrzynki. No, prawie każdy. To jest zamieć. Zabić różowo-fioletowych monet. Dajcie kluczy. O, magik jeszcze do tego, dobra. Bossa zaraz zabijemy. Muszę się porozkoszować tym buildem, bo jest... nie na co, nie co dzień się taki widuje. What the fuck? Kluczy dalej nie ma. Poproszę jakieś klucze, no. Nie tak dużo chyba wymagam. Skoro tak, zobaczmy, jakie są moje w pełni naładowane łzy. Nice. A, to były od razu w cztery strony, bo Loki's Horns. O, kto jest na maksymalnej szybkości? Fajny kalejdoskop. To tak, no, na średnia szybkość, powiedzmy. Hipnotyzujące. Cholera. Klucze, dajcie klucze. Może tutaj... What the fuck? Nie spodziewałem się, że aż tyle złotych skrzynek tutaj będę dostawał. Gdybym wiedział, to bym może tak, nie wiem, się postarał trochę tych kluczy zdobyć. Oh fuck! Prawie wybuchło, ale nie zdążyło. Może kiedyś... Może po prostu strzelę raz i zobaczymy, czy się uda coś osiągnąć. Nie. Wszystko umarło. Tutaj? Nie. Nie da się. Wszystko umiera, zanim cokolwiek zrobię. Muchy pewnie zabijają też bossów, zanim ja coś zrobię. O, nie wybuchnie. Można Blue Baby. O, klucz. Dobra, przynajmniej jeden. A, może Secret Room jakiś będzie. Gdzieś. Ale gdzie? Szkoda, że Mega Satada się nie uda. Chyba, że jakiś bardzo szczęśliwy Dacki nagle znajdę. Czy z was mogą jakieś przedmioty wypadać? Nie. Czy pewnie mogą? Zamiast tej głowy Keepera. To coś innego. Boss jest na dole. Ups, a no tak, listek. Zobaczmy. A, Monster Manual. Nie tego chciałem. Aha. Dobra, to tak jest. Mam nadzieję, że muchy go nie zabiją tak całkowicie. Postaram... Nie, no chciałem, żeby się do niego przykleiło i wybuchło. Żeby zobaczyć, jak duże te bomby będą, ale... Nic z tego. Jest to dosyć fajne, muszę przyznać. Zabić. Totalna. Drrr. A, może tak w dół postrzelam. O, to pewnie będzie lepiej. A w górę? Nie wiem. O, tak chyba lepiej wygląda.
Kosmos. Dobra, to była Eve. Odhaczone mnóstwo rzeczy. Co się dostaje za to? O, super. Sztylecik. Jak tam kartka wygląda? Dużo pełniej. No. Jeszcze tylko Dark Room i zaraz. Aj, Mega Satan. No, miło. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.